No słuchajcie, no i silnik DF150 gotowy, spięty z manualną skrzynią biegów. Wiecie, jak powstało sprzęgło? No słuchajcie, jak ma być 1000 koni plus, to musi być mocne sprzęgło. I zobaczcie, tutaj mamy takie sprzęgło dwutarczowe. Z jednej strony tarcza ceramiczna, z drugiej strony tarcza ceramiczna, po środku przekładka i do tego, słuchajcie, taki docisk. Sprzęgło małej średnicy, ale bardzo dużej wytrzymałości. No słuchajcie, kto to sprzęgło znalazł? No, zobaczcie. Tomeczek znalazł sprzęgło spod lady, a tak naprawdę to sprzęgło było od naszego Shelby'ego, takiego, który miał ponad 1000 koni, Shelby GT500KR, stuningowany na wielkim kompresorze. Tylko ten samochód był na co dzień, później obniżyliśmy moc, a takie sprzęgło wymaga jednak silnej nogi i przy jeździe takiej cywilnej ono troszeczkę tak podszarpuje, no musi to łapać, to jest takie zero-jedynkowe. Ale słuchajcie, takie sprzęgło nowe kosztuje ładnych kilka tysięcy złotych i nie 3, 4, 5, tylko raczej 6, 7, 8. Natomiast z czym jest problem? Skrzynia w Shelby jest inna. To jest skrzynia z Mustanga GT i zobaczcie, jest taki wieloklin. Ten wieloklin tutaj pasuje, o. A niestety w tym sprzęgle, zobaczcie, ono jest roznitowane. Rozkładamy. Jest wieloklin, który ma tutaj takie drobne ząbki. O, w porównaniu z tym. Na jaki pomysł wpadliśmy? Rozwierciliśmy te nity, wykorzystamy to sprzęgło, bo ono do niczego nikomu pewnie już nigdy nie będzie potrzebne. I właśnie to jest jego czas i miejsce po paru latach na półce, że wyląduje w F1 gwiazdka gwiazdka. I teraz tak, ten element będziemy starać się wykonać dokładnie identyczny z zewnątrz, z odpowiedniego materiału, ale żeby miał taki wieloklin w środku. Nie jest to łatwe do zrobienia, ale mam takiego mojego kumpla w Ustce, Marcina, który jest konstruktorem, słuchajcie, maszyn, prototypuje maszyny, robi przedziwne rzeczy, można powiedzieć, takie, które lecą w kosmos. I myślę, że dla niego to nie będzie żaden problem dobrać odpowiedni materiał, żeby wytrzymał tą moc. I oczywiście wykonać to bardzo szybko, no bo chcemy za tydzień wkładać silnik. Także to tyle, dzwonimy do Marcina. Natomiast zobaczcie, jak on wygląda. Był zardzewiały, zlany olejem, a teraz jest piękny, słuchajcie, niebieski blok pokrywy zaworów. Dodatkowo pokrywy zaworów, uwaga, są pokryte moim patentem z BMW, czyli tłuczone szkło do bezbarwnego. Proszę tu bardzo zobaczyć, jak to się pięknie mieni. Nie wiem, czy widać w kamerze. Nie widać? To zrobimy inaczej, że będzie widać. Ja ci dam telefon. Pyk. Pyk. I zobaczcie teraz, co tu się dzieje. Widać? Jak się pięknie mieni, także to patencik z BMW. Tłuczone szkło do bezbarwnego. Tak, żeby ten silnik naprawdę dobrze wyglądał, poza tym, że jest tak. Specjalna panewa, specjalna szpilka, specjalna uszczelka. Specjalnie według mojego patentu zrobione gniazda zaworowe, czyli ta przylgnia pod innym kątem. I teraz uwaga, to co najmocniejsze w tym wszystkim. Tłoki, kute korbowody, gwarantujące tak naprawdę 1000 koni plus. Czyli ten silnik jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze wygląda i ma wytrzymać kosmiczną moc. Powyżej, tak jak mówię, 1000 koni, powyżej 1000 Nm momentu. Oczywiście tutaj jest taki wielki brak, bo tu będzie kompresor. W tej chwili robią się już te kryzy, które będą przejściówką. Natomiast mnóstwo rzeczy jest takich, których nie widzicie, ile to kosztuje pracy, a to wszystko się dzieje. Widzimy jakieś urywki, że to powstaje, a tak naprawdę tu są setki godzin spędzone nad rzeczami, których nie widać. Kompresor. Skoro chcę założyć kompresor, trzeba go czymś napędzić. Napędzany jest paskiem mikro. No ale paseczek mikro, który był taki, pokażę Wam jaki zresztą. O, tu jest rolka oryginalna. Tu jest rolka oryginalna. Tu jest napinacz jeszcze oryginalny. I tutaj bardzo fajnie widać, w porównaniu z tymi rolkami,
ile to wszystko jest, zobaczcie, ile to jest szersze. Na tej rolce będzie lepiej widać. O, proszę bardzo. Pasek 10 pk zamiast paska 6 pk. No ale dobra, te rolki nie były problemem, dlatego że te rolki można kupić na przykład z Forda, starego Mustanga 4.6 Rush. On miał kompresor i miał szerokie rolki. A to koło, które jest tutaj dorobione, przykręcone, szerokości takiej, jakie były wszystkie koła fabryczne w tym silniku, przykręcone jest do pompy wody. Stąd będzie szedł pasek. Tu zamontuję alternator i osobny pasek będzie ten alternator napędzał. Takie rozwiązanie to nie jest mój pomysł. Takie rozwiązanie było właśnie w Shelbym 4.6, gdzie kompresor był właśnie na środku, a alternator był przeniesiony w to miejsce. Oczywiście to musiały być wyfrezowane uchwyty, odpowiednie prowadzenie, a ten pasek, słuchajcie, będzie tutaj krążył po tym wszystkim, napędzał pompę wspomagania, napędzał klimatyzację, przez napinacz będzie wracał tędy i tutaj będzie napędzał koło kompresora i to już będziecie widzieć niedługo. A jak kompresor fufnie, do tego jeszcze pójdzie nosek, to naprawdę te szerokie opony z tyłu, takie, będą się zapominały na asfalcie. To będzie piekielnie szybki pick-up. No, już nie pick-up. Nazywajmy go jednak F1, gwiazdka, gwiazdka. Podoba się? Mam nadzieję, że tak. Piszcie w komentarzach, jak się Wam podoba silnik. Obstawiajcie, czy 1000 koni pęknie, czy nie pęknie. Ja bym bardzo chciał. Bardzo bym chciał, bo to będzie pierwszy samochód w kontrze i 10 jubileuszowy, który przekroczy 1000 koni. Trzeba uczcić ten jubileusz w jakiś sposób. Tym, że lecimy w kosmos z tym autem, to raz, no ale też trzeba coś dać z tego serduszka. 5,4 litra, V8. Pojemność, V8, kompresor, nos zobowiązują. Tak samo zobowiązuje ten projekt. Także trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Zostało 5 tygodni do końca? Chyba 5. A silnik jeszcze na stojaku, tutaj, na wózku już wprawdzie, ze skrzynią biegów. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Że odpalimy skurczybyka. Założymy jeden. Utututu! I będzie... Pa, 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 pa. No nie tak. Kompresor sobie... Będzie tak jęczał. Będzie jęczał, kwiczał. Dymił z kół, z rur wydechowych i będzie mega, mega szybko zapierniczał.